jeżeli chodzi o te paragony grozy, taki rekordowy paragon, który panią wstrząsnął, to był? Rekordowy paragon grozy. Dzisiaj opublikowaliśmy też materiał na temat tego, że gałka lodów w Międzyzdrojach kosztuje już 8 zł. Myślę, że to już jest kwota. O ile mówimy o parach, singlach, którzy podróżują nad polskie morze i ich budżet jest nieco większy, to faktycznie, jeżeli mówimy o czteroosobowej rodzinie, o której pani wcześniej wspominała, i pomnożymy tę gałkę lodów przez dwa i za sam deser zapłacimy nieco ponad 60 zł, to już jest, myślę, kwota wgniatająca w fotel. A takich paragonów mamy sporo. Ja robiłam jeszcze w okresie majówki, czyli tak naprawdę już prawie blisko 2 miesiące temu, takie porównanie rok do roku, jak zmieniły się ceny w poszczególnych knajpach przy Krupówkach. I tam różnica na pierogach wynosiła 6 zł, na piwie podobnie, więc w tych samych lokalach rok do roku. Czyli dużo więcej niż inflacja i niż wszystko, co nam się przytrafiło. No, ja rozumiem, że nasi przedsiębiorcy też chcą się odkuć po etapie pandemii, ale z drugiej strony niektóre ceny są naprawdę przesadzone. Kubeczek wina grzanego przy stoku 25 zł, to naprawdę jest, myślę, że gruba przesada, także trochę oszczędźcie nas, nasi drodzy przedsiębiorcy, chociaż wiemy, że ucierpieliście podczas tych ostatnich lat. Ja myślę też, że na koniec warto dodać, bo takie te materiały też się u nas pojawiały i takie głosy, i też nie mówiłabym źle o osobach, które postanawiają gotować na własną rękę podczas wakacji, bo naprawdę te ceny w restauracjach pozostawiają wiele do życzenia, więc może wyjście jeden wieczór do knajpy, a kolejne dwa obiady ugotowane w pensjonacie czy na biwaku też czy w apartamencie, których jest dużo wyposażonych w aneks kuchenny całkowicie. Ja tak robię na przykład, przyznaję, i pozwala to jednak troszeczkę zaoszczędzić, zniwelować te wielkie kwoty. Absolutnie.